Żałuję tego wyłamania, ale cieszę się, że dobrze skakał i to trzy gwiazdki i szedł, galopował super. Jestem zadowolona. Wyłamanie było na drugim członie wody? Pierwszej? Na drugiej członie pierwszej wody, na tym wąskim froncie prawie. Brakowało paru milimetrów, ale no było za dużo błędów, żeby on jeszcze z tego wyszedł. Ale za drugim razem najechałam i nie było problemów. Tam chyba najlepsi też mieli problemy, tak? Tak, Henry Siermajke miał tam wyłamanie, Łukasz Kazimierczak. No jest to trudna woda, bo bardzo mały łuk, ale przy wejściu do wody jest to zawsze bardzo trudne. Mimo że jak oglądałam trasę, to nie wydawało mi się to aż tak trudne. Oczywiście wiadomo, woda to woda i zawsze jest trudna, ale nie wydawało mi się aż tak, bo on spokojny o wodę. Bardziej się bałam dwóch hyrt i tej bankietu z kornerem, ale tam nie było żadnych problemów, więc jestem zadowolona. Co się stało na Koprasie? Było zdecydowanie za blisko, nie chciał mi się skrócić, dojść do ręki, no i podcięło mu troszkę nogi, mnie wysadziło z siodła, ale na szczęście się wdrapałam po podgardło, po całej tranzelce, no i cieszę się, że stał, bo wcale nie musiał stać, roznosiła go energia, więc bardzo się cieszę, że to się udało. No, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ona mi się tak zaplątała tam w kusiska. O, pod gardło! Nie, ale że tak ustał, bo on był nie gubił. Nie powiem ci, co facet powiedział. No powiedzcie. Ja muszę się dużo napić, żeby cię tak.